witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej w Pocket Mirror. Słuchajcie, wiecie co zrobiłem zanim nagrywałem poprzedni odcinek w ogóle? Zrobiłem sobie folder na środku ekranu z napisem WRÓĆ DO GRAMOFONU! Bo miałem właśnie tę jedną jeszcze... jakby taśmę, nie taśmę, jak to się nazywa tak naprawdę? Będąc, dla spokoju ducha sprawdźmy. Wax Record. Po prostu nagranie, co to wiele mówić. Nie łapię, czemu mi ta gra czasami ścina tak potwornie. I ja teraz jestem w... Nie chcę tam iść. Okej. Czy ja powinienem wrócić? Czy ja... Teraz mogę wrócić tędy? Zamknięte. Tak dla spokoju ducha sprawdzam, nie? Nic nie słyszę, żeby wydobywało się z tego pokoju. Raczej po prostu nic nie słyszę, żeby... Ktoś tam gadał czy coś. Wydaje mi się, że gra daje nam po prostu możliwość powrotu tutaj. O. Szandalir spadł. Nie wiem, czemu on tak szybko przyszło. Ale w środku są ludzie. To nie jest powód, żeby nie wchodzić, chyba że faktycznie rozmawiają. Ostatnio miałem taki problem. Koleżanka powiedziała mi, że... Ja jej powiedziałem... Nie chcę tam wracać, ja też nie. Nie chciałbym. Widzicie cień, jak się tego? Jak się zmienia? Z lewej? Myślałem, że to jakieś elementy rozgrywki. Widzieliśmy już... Zapomniałem o czarmach swoją drogą. Zupełnie zapomniałem o czarmach. Ile mamy? 91 tylko? Miałem więcej. Dałbym głowę, że miałem więcej. Opie. Przecież utopić się można w tych dźwiękach. Super, to jest... Okej, tu byliśmy. Nie mamy po co tutaj tak naprawdę wracać. Właśnie, zacząłem mówić, że ja rozmawiałem z koleżanką, bo teraz jest, była sesja, skończyła się tak naprawdę. Teraz są ferie, więc i ja odpoczywam. Kwestia jest taka, że mało osób było w bibliotece, więc pozwoliłem sobie... Nie mogę tam wejść. Why? Czy tutaj teraz mogę wejść? Mogę. Kolejne piętro. Okej, skrzynka. Czyżby jakiś pumpkin charm? Dun 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 dun. Yeah! I to dwa. Hell yeah. Super. Chciałbym mieć stówkę. Wyglądasz na zakłopotaną, panienko. Czy coś się stało? Co masz na myśli, panie Dynio? Wydajesz się do... jakbyś się wahała w stosunku do czegoś. To niedobrze, młoda damo. Nie masz opcji. Nie możesz w siebie wątpić. To twój czas, żeby postępować naprzód. O czym mówisz, Dynio? Ach, nieważne. To po prostu stara dynia, która... gada głupoty. Znaczy tutaj taka... Nie wiem, rambling to jest właśnie takie... Mam rotanie. Piję herbatę, wróciłem dopiero z dworu i się muszę rozgrzać. Ohohoho. Nie w ten sposób. Wiesza mi gra, to jest... Nie wiem na jakiej podstawie mi ta gra wiesza. Okej. Nie bojąc się, wyjdźmy z tego pokoju, boję się. Tam a sprawie będzie słońce, prawda? To jest księżyc, tam będą wisiały gwiazdki, czyli gwiazdy. Nie pomyliłem się. Gwiazdy. Co? What the? Coś tu mogę wziąć? Czy coś tu jest godnego mej uwagi? Ktoś pukał. Żeby to było z pokoju naprzeciwko? Hello? Stary telefon... jakby spoczywa nieużywany. It's cord leading nowhere. Jego tarcza do niczego nie prowadzi? Cord?
Czy mam jakiś przedmiot o kształcie? Leather eye, nie. Candle cane, nie. Candy cane, candle. Lips brief. Rglucken. To jest czerwony, co? A nie. Dzwoneczek. Teraz A. No my coś budujemy. Swoją drogą, nie zwróciłem uwagi wcześniej. Harpies cardinane. Cardigan, co tam? Cardidine, co jakieś słowo myślę. No idea. Ktoś pukał. Hello? Coś tu muszę. Słyszałem pukanie. Czym głośniej, tak? Ciszej jest. To jest najgłośniej. Ale co w związku z tym? I co z tym zrobić? Ja nie mogę nic zrobić. Nie mam żadnego clue, żadnej wskazówki. Clue! Pocket mirror. Yeah. Moment. Wait a minute, coś mi przyszło do głowy. To znaczy, że tu jest pokój? To dochodzi stąd. To jest dziura, to jest jakaś... Okej, rozedrzyjmy. Drzwi! Location hollow. Okej. Hello. Ha. Harpy? Harpy. Nic ci nie jest? Oczywiście, że nie. Co się stało? Jesteś ranna? Nie, w żadnym razie. Nic mi... jest w porządku, panienko. Nie ma się czym martwić. But you don't seem fine... Nie wydajesz się w porządku dla mnie. Jesteś chudny, dobra. Let me help. Pozwól mi pomóc. Ktoś powiedział, nie wiemy, czy to Harpy nam zrobiła krzywdę w tamtym zakończeniu. I oczy zaczęły świecić na czerwono. Ludzie, coś z wami nie tak? Może nie chciała zrobić nam krzywdy, ale na pewno nam coś zrobiła. Wiecie, co chodzi. Może nie krzywdę, ale może nas zamroziła w czasie i coś w tym rodzaju. Odebrała nam całkowicie świadomość. Coś nam zrobiła, co spowodowało złe zakończenie. Dodajmy jedno do drugiego. Harpy nie jest odpowiednią osobą, której powinniśmy zaufać. Chyba, że faktycznie potem wyjdzie, że ona chciała teraz najlepiej. Nie wiem, ale to już będzie zwrot akcji, który ja przypłacę jakimś, nie wiem, życiem, powiedzmy. Let me help you. Pozwól mi pomóc sobie, Harpy. Możesz stać? Powiedziałem, że nic mi nie jest. Ale chciałem tylko pomóc. Zostaw mnie, mogę sobie sama poradzić. Pomóżmy jej i tak. Nie zostawię cię tutaj samą. Pozwól sobie pomóc. Nie, nie zbliżaj się. Wszystko w porządku? Czy cokolwiek cię boli? Powiedziałam, że nie potrzebuję twojej pomocy. Ale... gdzie byłaś przez ten cały czas? Miałaś nigdzie się nie ruszać. Sama. O.
czemu ciągle się mnie nie słuchasz? Ja po prostu żadnych ale. Uciekasz ode mnie od czasu, kiedy tutaj dotarłaś. Czy tam było ja? Nie zwróciłem uwagi, czy kiedy ja dotarłam. Jak uważasz? Jak się przez to czuję? Jakieś dziwne oczy gały zrobiliśmy. Ja... Przepraszam, Harpy. Nie, ja... Wybacz. Już tego nie zrobię. Tak mi przykro. W porządku, panienko. Nic ci nie jest. I wszystko jest tak, jak powinno być. Nie wyglądasz najlepiej. W porządku. Nie martw się o mnie. Dobra, ktoś może powiedzieć... Skoro powiedziałeś, że jest zła, to czemu jej pomogłeś? Bo jeśli ktoś się zachowuje wobec ciebie jak dupek, nie oznacza, żebyś ty się zachowywał wobec niego jak dupek. Już wam to kiedyś tłumaczyłem. Jeśli ktoś jest ciekawy, kiedy, to vlog w Mad Maxie jest jeden i... Mówiłem o tej sytuacji. Takiej nieciekawej ze znajomymi. Ze znajomymi, w sensie z dwoma koleżankami. I'm fine, don't worry about me. Wszystko w porządku, nie martw się o mnie, Harpy. Rozumiem. Nie, czekaj. Nie miałam tego na myśli. Tego, że... Zostaw mnie, jest wszystko w porządku. Może o to chodziło, tak? Nie, w porządku. I know exactly what you... Rozumiem doskonale, co miałaś na myśli. Moja droga. Harpy, ja... Ale dobrze, ruszajmy. Robi się już trochę późno, więc pośpieszmy się. O, w porządku. Zanim to zrobimy, muszę o coś cię zapytać. O co chodzi? I want to told you. A nie, chcę podtrzymać twoją rękę. By upewnić się, że znowu się nie zgubisz. To jest dla mnie... Znowu mnie zaprowadzi, znowu mi coś zrobi. Ale dobrze, no sprawdźmy. Mogłabym? Nie wiem, nie wiem. Bo jeśli to doprowadzi nas znowu... Dobra. Oczywiście. Dziękuję, panienko. I zginiemy. Poderżnie nam żyły. Co się stało? Czy coś jest nie tak? Nie wiem. Co masz na myśli? Czy wszystko w porządku? Tak. Może po prostu jesteś zmęczona. Chodźmy do mojego pokoju. Mamy dużo do nadrobienia. Twojego pokoju? Tak. Wydajesz się zmęczona. I wydaje mi się, że mogłabyś trochę odpocząć. Ja... I też chciałabym poczesać twoje włosy. Kiedy ty już tam dojdziemy. Jeśli to w porządku z tobą. Moje włosy? Tak, pamiętam je jak miał... Jako fan... Jak to? I remember it as such a beautiful... Pamiętam je, kiedy miała cudowny kolor? Ale jak? Nie rozumiem. Więc ruszajmy! Press A to interact with character in your party. Party and party and party. Idziemy na górę. To jest twój pokój? To nie jest twój pokój. Co tu się... Potrzebujesz mojej pomocy? Harpy, czy to nie jest niebezpieczne dla ciebie przebywanie tutaj samemu? Czasami tak. That's why... Dlatego często tutaj nie przebywam, nie przychodzę. Rozumiem. Przepraszam, ale... Dźwięki. Stare pudło spoczywa w rogu, in the corner, pokryte grubą warstwą kurzu. A very dark forest. To jest, opisujmy obraz? Mroczny, bardzo mroczny las. Pochłania płótno. Tainting. Jakby... Ojej, mój Boże. Jakby chciało je pochłonąć w mrok, w czerń, o tak, coś w tym rodzaju, powiedzmy. Dwie lalki stoją obok siebie. Spoczywają obok siebie, rest. One of them with part of his head completely. Jedna ze zniszczoną całkowicie głową. Wszystko w porządku? Tak. Nie. A ten obraz tutaj, co to jest? Small coffin. Intellect. The painting of a ground. Malowidło. Grupy, nie gra, proszę. Nauczyć czytać. Grupy, która nosi małą.
Ta, która niesie małą trumnę do jeziora. Naprawdę jest tu wiele dziwnych obrazów. Są tu tak, od tak długiego czasu, nawet nie wiem, nie znam ich wszystkich. Rozumiem. Co to za zapach? Chyba to chodzi z tego stołu. Rozumiem. Proszę wybaczyć, panienko. Minęło wiele czasu, od kiedy byłam tutaj ostatni raz. Ach, w porządku. Tyle tutaj... Nie złomu. Junk to jest złom dosłownie, ale... Różnych rzeczy, powiedzmy. To ja pamiętam, że ten pokój jest raczej pozbawiony organizacji. Cóż, to lekko powiedziane. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Wybacz. W porządku, teraz pośpieszmy się. Co? Tego nie było tu wcześniej. Czekaj, Harpy, pozwól sobie pomóc. Nie, poradzę sobie. Znam ten pokój jak własną kieszeń. Ale... Po prostu pozwól mi zrobić trochę miejsca. To nie zajmie długo. Czemu te wszystkie rzeczy są nie na swoim miejscu? W porządku? Tak, tak, w porządku. Pomóżmy jej. Po prostu pozwól sobie pomóc. Częstuj się. A czy suit yourself? Czy suit yourself to jest takie... Ale co mam zrobić? Już zmaściłem. A nie. Nie ma drzwi? Nic? Co tu jest? A to jest ciemna, czarna plama śmierci. Nie ma prawda. Okej. Bloink. Nie mogę nic innego ruszyć, tylko mogę przesuwać. Jesteśmy w trybie przesuwania. Nie możemy nic badać. Jesteśmy pozbawieni całkowicie wzroku. Bloink. Okej. Moment, a co to tutaj? A, mogę tu przesunąć tędy. Ale tu już nic nie przesunę. So... why? Też nie przesunę. No ładnie. A nie, moment. A nie, możemy, okej. Okay. Czemu nie mogę tak zrobić po prostu? Ale nie do końca rozumiem, co próbujemy tym osiągnąć. Zaraz, właśnie, bo... Co? Teraz? A, tu jest wyjście. Skończyłam! Nie, to sobie poradziłeś. Trochę wymyślam, powiedzmy. Chcę, żeby... Bo ciągle się powtarza, I see, ciągle rozumiem, tak, tak, widzę, rozumiem, tak. Widzę, więc ruszajmy. Wolę trochę pozmieniać, żeby to bardziej ludzko brzmiało. Nieźle się jej uwinęłaś. Not too shabby, if I can say so myself. And I do. Dobra. No to myślę, nazywa się respite. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Stary skrawek papieru leży na podłodze, pokryty kurzem. Ale nie przestraszyłaś. I nagle zachowałem się jak zupełnie jak Eustachy z Chojraka. Uga. Chodź, panienko. Powinnaś odpocząć, zanim pójdziemy dalej. Och, ja...
musi odpocząć. Czuję się świetnie. Wszystko w porządku. Nie ma się o co. Nie musisz się o nic martwić, Harpy. A skoro tak mówisz. Jesteś pewna? Wydawałaś się wykończona, młoda damo. Moja droga. Tak, wszystko w porządku. Jestem pewna. I'm completely fine. Nic mi nie jest. Więc proszę. Nie forsuj się z mojego powodu za bardzo. Czekajcie, chyba. To powinien trochę tak, okej. Okay. Is that how it comes across to you? Więc tak do ciebie to doszło? Co? Nie, po prostu. Rozumiem, ruszajmy. Harpy! Tak? Nie miałem zamiaru, żeby to tak zabrzmiało. Powiedziałem, że rozumiem. Na raz chodźmy. Son of a bitch. Duża książka. Wspomnienia są darem. Są darem, które powinny być jakby zachowane, jakby trzymane dearly. So dearly. Dobra, tak jakby, no niedrogo. Jak to po polsku? Kurde, polski nie jest zły język, ale... Wspomnienia są darami, które powinniśmy których powinniśmy się kurczowo trzymać. Tylko coś w tym rodzaju. As they are the reminds of what once was the subject of a... bo są jakoby resztkami, pozostałościami tego, co niegdyś było naszymi... Nie obiektem, bo subject... tematem naszej miłości. O, właśnie. Inspirujące, prawda? Trochę to smutne. W jaki sposób? Przypuszczając, że wspomnienia are only... przypuszczając, że wspomnienia są drogie i bliskie po tym, jak już stracimy to, co kochamy... Wydaje mi się, że wspomnienia są czymś więcej niż tylko wydarzeniami, które powinniśmy zapamiętać. Możliwe, że myślisz w ten sposób, ponieważ twoje własne wspomnienia zniknęły. Jednak dla mnie... Moje wspomnienia nie są jakoś koniecznie radosne. Ani czymś, z czego mogłabym być dumna. To be able to accept your past. Być w stanie zaakceptować swoją przeszłość. And come to hold it dearly is something I cannot do. I dojść do tego momentu, by je... by nimi się cieszyć w ten sposób. Po prostu nie mogę dojść do tego stanu. Ale nawet jeśli, Harpy, czy wspomnienia o mnie są złe? Nie. Oczywiście, że nie. Dla mnie jesteś powodem, dla którego tu jestem, dla którego stoję przed tobą. Beside you, u twojego boku, w ten sposób. Wspomnienia o tobie są dla mnie najcenniejsze. Są wszystkim, czym mam. Harpy. Dobrze, chodźmy już. Dobrze? Dobrze, chodźmy już dobrze. Wow, Josiek. Tych tłumaczył, nie? Tak czy inaczej, chodźmy już, okej? Okay? Ładne. To my! Nie my. Jestem więcej niż pewien, że to nie my. Aged by time, the words lay forgotten in a maze of phrases. Wow! Starzejąc się przez czas, słowa pozostają zapomniane w labiryncie fraz. Fajnie powiedziane. Zapiszmy na innym. Kurde, już zapisów zrobię. Rabbit hole. Wow, tutaj jest trzeci. Zaraz. A nie, nie mogę tego czytać. Zaskakująco czysta, jakby zadbana koperta leży na stole. As if glowing. Co? As it jakby była przytwierdzona do jego... Glued, no to przyklejona, ale ładnie brzmi, przytwierdzona do jego powierzchni. Nie możemy przeczytać? No nie, mówcie mi, że to jest byłoby... To by było nieuprzejme. Nie rób tego. Tak czy inaczej. Pumpkin Charm!
No nie mówcie mi, że już nie ma czarmów. Porzucone słowa. Words stained the aged paper. Co? Abandoned words stained. Pożyczone słowa plamią postarzały papier. Faded beyond recognition. Wyblakłe ponad poznanie. Jakby nie może. Ponad rozczytanie. Że nie można rozczytać, aż tak wyblakły w ten sposób. Podoba mi się język tej gry. Jest naprawdę. Znaczy. Zapadający w pamięć. Parter. Here we are. It won't take long now. No i jesteśmy. Już długo nam to nie zajmie. Ruszaj. Usiądź. Ach, dobrze. I zabiję. W windach nigdy. Chociaż w windach zawsze człowiek czuje się bezpieczny. W horrorach przynajmniej. To zobaczymy. Teraz będzie jakaś monolog. Jezu! To jest tak piękny utwór. Dobra. Wreszcie. Czekałam na ten moment tak długo. Co masz na myśli? I knew. Wiedziałam, że do mnie przyjdziesz, panienko. W końcu możemy odpocząć. Zaczynałam się trochę już męczyć. Ja również. Och, biedactwo. You must have been... Musiałaś tyle przejść, żeby tutaj dotrzeć. It will be alright now. Wszystko już będzie w porządku. You'll finally be able to take a good rest. W końcu będziesz mogła porządnie wypocząć, perhaps. I złapać trochę snu. Yes, I feel... Ach, czuję się, jakbym nie spała od dni. To prawdy. In that case, I will make sure to pamper you as much as you like. W takim wypadku upewnię się, żeby... Cię pamper? Ile tylko będziesz chciała, to by, żeby dbać o ciebie, ile będziesz, nie wiem, co to znaczy, pamper, przepraszam, pierwszy, co, pamper? Co to znaczy? Pamper me? Och, tak. Chamomile tea? To znaczy, z radością chętnie, z chęcią przygotuję dla ciebie ciepły kubek, gorący kubek, nie wiem, ale to jest ciepły, nie? Ciepły kubek herbaty, which I remember was your... Który, jak pamiętam, był twoją ulubioną. Chamomile? Ta muzyka. I'd also like to comb your... I również chciałabym wypoczotkować twoje piękne, długie włosy, jeśli mi pozwolisz. It's so delicate. Co tak się uparłaś do tych włosów? It could easily... Są tak delikatnie, mogłyby się złamać. Co? Zerwać, chodzi o to. It would be better to tend to some... A bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy zajęli się tym jak najszybciej. A nigdy jakby nie przekuwałem tego zbytnio uwagi. W porządku, moja droga. You won't have to worry about... Już nie musisz się... Nie będziesz musiała się już martwić... A już nie musisz się martwić takimi rzeczami, skoro ja z tobą się zajmę. Będę trzymała cię od złego. Jakby będę... broniła cię od urazów. Nic nie wiem, już tak dosłownie tłumaczę. I'm here by your side and I will be. Jestem przy twoim boku i zawsze będę. Harpy. Zobacz, prawie jesteśmy. Nawet się nie poruszamy, swoją drogą, ale już prawie jesteśmy. Co się stało? Nie wiem. Co się stało? Taka moja... spójrzcie na jej minę. Dokładnie tak wyglądam. Nic nie jest, Harpy? Harpy, odpowiedz. W porządku. Zakładam, że tobie nic się nie stało. Czy cokolwiek jest nie tak? Ze mną wszystko w porządku. A co z tobą? Możesz wstać? Tak, w porządku. Chodź, pomogę ci stać. Dziękuję, Harpy. Czemu miałbym nie pozwolić wstać? Na pewno ci nie jest? Tak, wszystko w porządku. Gdzie jesteśmy?
Nie parter. Piekło. Harpy? Gdzie jesteśmy? Znajdę rozwiązanie. Nie możemy jechać w górę. Harpy? Wydostanę nas stąd. Zajmę się tym. Harpy! Oszalała. Totally crazy. A crazy! I told ya! Harpy, przestań! Nie zamykają się. Harpy. Take action. Chodź, stań. Po co? Nie mamy dokąd iść. Ale nie możemy tutaj zostać, prawda? Weźmy je za rękę i chodźmy razem. Nigdzie się nie ruszam. Tak idziesz. Nie zostawię cię tutaj. I ty też nigdzie nie idziesz. Co? Ty też tutaj zostajesz, panienko. Nie. Harpy, nie możemy tu zostać. Zostajesz. Usiaj. Oj, przepraszam. Zostajesz tu ze mną. Jesteś tu w końcu. Po tak długim czasie. Uciekamy. Uciekajmy. Angel. Harpy. Jesteś moja. Widzicie? Ona jest zła. Ona jest zła. Zła. Jest zła. Mówiłem wam. Mówiłem wam. Jesteś moja, panienko. Nie. Nie. Gdzie jestem? Wracaj tutaj! Nie zostawię mnie samej! Nie. Co ty robisz? Dokąd idziesz? Harpy! Zwracasz ze mną, panienko. Harpy! Chodź ze mną, to jest jedynka odwrócona do góry nogami. Wszystko jest odwrócone? Nie mogę, ja muszę. Harpy! Jaka go wydała? Nie chcę tam wracać. Numer dwa. Ciang! O, klucz. Yellow flute, żółty flet z czaszką na górze. Chciałbym zapis. Ej! Tam światło było na dole, więc... Okej, to światło nie jest pocieszające. Pozytywką, bądź pozytywką. Czerwony flet. Trójka. Okej. Czy ominąłem flet pod jedynką? Wait a minute. Czyli to jako drugi musimy zagrać go. Pewnie o to chodzi. Czy tu coś ominąłem? Tu są otwarte znowu. Come on. Czy muszę zebrać? Nie, nie mogę tak zrobić. Dobra, idziemy na dół. Uda. A, gra mi się zawiesiła przez chwilę. A, co za gra. Nie wiem czemu, czasami się zdarza, że po prostu mi zatrzymuje się. Gra, nie dziewczyna. Nie smaka. Angel. That's your name, isn't it? That's your name. Nożyczki? I flet niebieski. Ganga gonga gong! Łob! Przesuń mnie, czemu nikt przesunie? Niebieski flet. I nożyce spadły też. Tu będziemy uciekać, prawda? Run away, yeah.
czarny flet. Alright, alright, alright. Niebieski. Nie, źle. No. Ale czy te numery miały znaczenie, czy ja muszę słuchać muzykę? Czekaj, niech się skończy. Uwaga. Nie, nie, nie chcę wkładać. Sprawdzić, jak brzmi. Yellow był... Jest na końcu, ostatnie. Kurczę, czekajcie, wyjmij mi ten flet jeszcze. Tak, to będzie pierwszy, czerwony będzie pierwszy. Słuchajcie, włożyłem w ten sposób... Wydaje mi się, że już wiem. Szkoda, że to nie gra. Kurde, nie chcę wyjąć. Szkoda, że to nie gra nam przy okazji, jak sprawdzamy. I ostatni wydaje mi się, że niebieski jest. A tak, tak, okej. Zadziałał! Mogę iść teraz po harpii. Nie musisz tego robić, moja droga. Harpii! Miałaś mnie nie zostawiać. Czemu mnie nie zostawiłaś? Masz stołek, broń się nim. Czemu tu jesteś, panienko? Nie wiem, uciekajmy w drzwi. Odpowiedz. Ja tylko... Czemu? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam. Harpy, powiedz. Czy zrobiłam coś nie tak? Nie, ja. Run away, run away. Czy coś powiedziałam nie tak? Harpy. Więc o to chodzi? Nie wiem, więc o co chodzi? Czemu mnie unikasz? Czemu mnie zostawiłaś? Proszę, przestań. Czemu mnie odrzucasz? Harpy, przestań! Czy jestem dla ciebie tak mało znaczę? Nie.
Czy jestem dla ciebie tak mało znacząca? Moja droga? Nie! Więc o co chodzi? Kim jestem dla ciebie? Właśnie, kim jestem dla ciebie? Przyjaciółką. Staram ci się pomóc. Ty mał... Ty jed, kurwy, jak śmiałaś. To nie twoja rola. To nie twoja rola, panienko. Ty kurwo. Jakbym tam był, to już tyś tej ręki nie miała. Ja traktuję trochę... O, ale urwała. Trochę Angel jak córkę. Bo tak powiedzmy. No lubię ją, no. Ale nie w ten sposób, co myślicie. Nie. Po prostu ją lubię. Spierdolamy. Jestem czy mogę? Tak dla spokoju ducha sprawdzimy. Nagrywam bardzo długo, od razu drugi odcinek. Łotcynek! No co was serdecznie przepraszam. Ale chciałbym dojść do punktu zapisu. To nie jest takie proste. Czy te numery miały jakieś znaczenie? Bo nie zwróciłem uwagi. Skupiłem się na wsłuchaniu się. La, 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 la. Nie miał znaczenia. Zupełnie te numery nie miały znaczenia. Chyba, że odwrotnie. Nie mogę tam wrócić. Come on. Dobra gra. Bardzo fajna. Chyba czeka nas jeszcze pora porcja tej gry, jeśli mam być szczery. O, come on, znowu mi wiesza. Co chciałem wam rzec? No, ostatnio rozmawiałem z koleżanką w pracy, właśnie tego, bo była tak mało ludzi, to sobie pozwoliłem sobie na kawkę, na... pogaduchy. Tak po prostu, tak jakoś tak gadaliśmy, że... No w ogóle tak źle czuję się, jak powiem komuś dzień dobry, on mi nie odpowie, nie? Tak, ona mówi, że kiedyś było tak, co też wychodzi, że wszedłem, nawet się nie przywitałem, czy coś, że czy coś w tym rodzaju. I ona powiedziała, no ona tak powiedziała, nie? A ja powiedziałem, naprawdę? To jest niemożliwe, to nie brzmi jak ja. I potem powiedziała, że tak, a potem się okazało, że jednak powiedziałeś mi, tylko ja nie słyszałam. Mówię, no właśnie, coś mi to nie gra. Więc mówi, że widzisz, to tak bywa, nie? Może ktoś po prostu nie słyszy. Co to za plan? Gwiazdy. O kurde. Już nie mogę wrócić. Stój, gdzie stoisz. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę nic zrobić. Ale niezły motyw. What the fuck? Nie! Róbcie jej krzywdy. Fajny motyw. Podoba mi się bardzo. Mother? Father? Brother? Albo sister? Oh! To też koniec gry? Wydawało mi się, że jeszcze kawałek spory. What the fuck? Hej! Przestań! Co to było? Muszę znaleźć harpi. Okej. Wow, ta gra jest naprawdę niesamowicie dobra, po prostu. I taka zajmująca, naprawdę coś niesamowitego. Dawno nie grałem w taką grę RPG Maker. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie. Wydaje mi się jednak, że możemy być bliżej końca, niż mi się wydawało. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.